Cześć moi drodzy, długo czekaliście na kolejny odcinek, czasu nie było, ale czas nadszedł. W związku z tym, że jest koniec roku szkolnego, dzisiaj sprzedaję Wam pewną ciekawą informację, która przyda Wam się przez cały rok szkolny. To co? Ciekawi? Zaczynamy! Ciu-ciu. No właśnie, koniec roku szkolnego to taki czas, kiedy wszyscy wariujemy, nie? To znaczy, jakby my jako nauczyciele mamy bardzo dużo zadań, a wy jako uczniowie bardzo dużo od nas oczekujecie, żebyśmy wszystko robili na czas, jednocześnie żebyście byli zadowoleni z ocen, które wam wystawiamy, co nie zawsze jest takie łatwe. Duża rola jest też nie tylko po stronie jakby nauczyciela, żeby jakby zakres zadań, który zadaje, był wymierny do waszych możliwości i wiedzy. No nie zawsze to się udaje, od razu powiem, przynajmniej po sobie, o, że tak powiem. No i czasami jest tak, że te napięcia nerwowe przy tym wystawianiu ocen, przez co wszyscy jakby mamy dużo roboty, pamiętajcie, i my, i mówię to chyba o większości nauczycieli, że koledzy, koleżanki z pracy łączą się z wami w bólu, wiem ile teraz jest roboty, pamiętajcie, maj i początek czerwca dla nauczycieli to jest masakra. Ale dla was też, prawda? No bo nauczyciele wam mówią, to musisz dać, to musisz zaliczyć i tak dalej, i tak dalej. Więc wszyscy chodzimy poddenerwowani, modlimy się o ten koniec roku szkolnego, tak naprawdę o ten termin wystawienia ocen, żeby to już nadeszło jak najszybciej. Więc dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o takiej ważnej informacji, czyli o tym, tytuł jest jak zhakować nauczyciela, nie? Ale to nie do końca jest taki odpowiedni tytuł, bo on trochę brzmi negatywnie, nie? Nie będziemy teraz hakowali nauczycieli, nie będziemy ich oszukiwali, ale wbrew pozorom powiem wam, na czym tak naprawdę nauczycielom zależy. Większość nauczycieli, jakich znam, mają, wiecie, na przykład ja, nie? Albo moje koleżanki od innych przedmiotów i koledzy też. Założenie mamy takie, że nie do końca chcemy od was oczekiwać, żebyście byli świetnymi chemikami, matematykami, nie wiem, biologami czy polonistami. Przecież wiemy, że to nie jest takie łatwe. Zależy nam naprawdę w głębi serca na tym, żebyście mieli chęć zrobienia czegoś w własnym interesie. Ta sprawa jest akurat aktualna cały rok. Chodzi o to, że jako uczniowie bardzo rzadko wychodzicie z pewnymi inicjatywami, jeżeli chodzi o zdobycie ocen. Nam naprawdę zależy na tym, żeby wzbudzić w was pewne ambicje. Jest to problem w dzisiejszych czasach, że uczeń jest mało ambitny. On by chciał, żeby wszystko było podane na tacy, żeby miał zakres pytań gotowych, plakat przygotuj czy cokolwiek innego i jest wszystko w porządku. A teraz wyobraźcie sobie taki dziwny scenariusz. Przychodzi do mnie uczeń i jest tak. Uczeń ma mieć ocenę niedostateczną. Standardowa sytuacja wygląda następująco. Przychodzi do mnie uczeń i mówi: proszę pana, bo mi wychodzi jedynka, czy jest coś, co mógłbym zrobić, poprawić, jakąś kartkę, sprawdzian, itp., itd. Mogę. Na co moja odpowiedź najczęściej w tym temacie brzmi następująco. Ale zobacz, wszystkie twoje terminy już dawno minęły. 2 tygodnie miałeś na tą kartkówkę i nie pojawiłeś się. Teraz, kiedy wystawiłem tobie zagrożenie, nagle pojawiasz się z pytaniem, co możesz zrobić. A oddałeś ten plakat, który z panią od fizyki zadaliśmy wam jakiś czas temu? Odpowiedź ucznia. No właśnie nie oddałem. A wie pan co? No a o tamtych poprawach to właśnie zapomniałem. Także, no a mógłby mi pan dać coś jeszcze, jakiś referacik? Na co moja odpowiedź brzmi? Ale mój drogi, ja ci już dawałem szansę na to, żebyś ty z niej skorzystał. Dlaczego ja mam dać ci kolejną szansę i kolejną i kolejną? Na co odpowiedź ucznia brzmi następująco. No proszę pana, no jeszcze raz, ostatni raz, obiecuję, to się więcej nie powtórzy. Obiecuję, będę się od przyszłego roku uczył. Obiecuję i to słowo obiecuję jest słowem klucz. Ja mam dobrą pamięć, a potem pamiętam, kto obiecywał cokolwiek. No i tak to wygląda, nie? Więc jasne, że gdzieś tam dajemy tę szansę, no bo przecież o to chodzi. Ale chcę wam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Zobaczcie scenariusz B. Uczeń ma ocenę niedostateczną i przychodzi do nauczyciela. Dzień dobry, proszę pana, wie pan co, wiem, że moja sytuacja jest kiepska i dlatego wyszedłem z pewną inicjatywą, zdaję sobie sprawę z tego, że zawaliłem tą kartkówkę, nie poprawiłem jej, okej, plakat. Przyznam szczerze, trochę mi się nie chciało, teraz jest już późno, wiem, że termin już minął, przepraszam bardzo, że z tego nie skorzystałem, wiem, że dawaliście szansę takim uczniom jak ja, żebyśmy właśnie z tego skorzystali, przepraszam. Ale wie pan co, tak sobie pomyślałem, że skoro no, mam problem z oceną u pana na lekcji, to może ja właśnie przygotowałem taką fajną prezentację na temat tego, co robiliśmy ostatnio na lekcji. Czy mógł pan zerknąć i jak panu się będzie podobało, to wystawi pan mi ocenę i tak by było w porządku. Co pan na to? Moja odpowiedź. Tak, dokładnie, moi drodzy, ponieważ bardzo rzadko przychodzi uczeń, który nie przychodzi z pytaniem, co ja mogę zrobić, tylko uwaga, on już coś zrobił od siebie. I rozumiecie teraz postawę nauczyciela. On dostaje gotowca, no i on po prostu bierze tego gotowca, tak? W sensie przygotował coś uczeń, zarąbiście. Jest taki uczeń, który w ogóle zrobił coś od siebie. Cud, miód, malina. Rozumiecie? Bez pytania, bez polecenia, bez od tego do tego rozdziału, bez tam takiej wielkości plakatu. Po prostu przygotował coś. Plakat, prezentację, czy cokolwiek innego. Wie, że jest w kiepskiej sytuacji, że mu to po prostu pomoże. Przyjdzie, pogada jak człowiek z człowiekiem, dogadamy się i on pokazuje inicjatywę, chęć. Bardzo ważnym elementem składowym wielu ocen jest to, że tobie się ma chcieć, uczniu drogi, chcieć.
niekoniecznie masz umieć, bo przecież wiadomo, że te wzory z chemii, z matmy, z fizyki czy z wielu innych przedmiotów nie są łatwe, ale jak ty pokażesz, że zrobiłeś coś, na co ciebie stać, bo jeżeli mówi pan co, wzory, no średnio mi te wzory idą, powiem panu szczerze, że tak trochę tego nie ogarniam, ale jestem świetny na przykład z plastyki, czy tam jestem świetna z plastyki, przygotowałem fajny plakat, myślę, że panu będzie w temacie, zrobi pan sobie tutaj na gablotkę, mam nadzieję, że panu się po coś przyda, bo trochę się na nim napracowałam, ale no jakby suma summarum, jestem szczęśliwa, że mogłam to, nie wiem, panu oddać, przygotować, trochę się przy okazji nauczyłam. I w tym momencie nauczyciel, rozmawiając z takim uczniem, robi wielkie gały, i mówi, ja, masakra, zrobiła coś od siebie. Zrobił coś od siebie. To kurczę, no wreszcie. Tyle czasu czekałem, aż zrobi ten krok on, a nie ja będę biegał, wydzwaniał po rodzicach, pisał w dzienniku elektronicznym. Ja bym chciał was nauczyć jednej ważnej rzeczy. W większości przypadków, większość nauczycieli uwielbia uczniów z inicjatywą taką oddolną od siebie. Znajdź coś, co jest na twoim poziomie. Coś, co będzie dla ciebie w miarę łatwe do zrobienia. Coś, co pozwoli ci zdobyć lepszą ocenę. Zaskocz tym swojego nauczyciela. To jest ważne. Zaskocz. I teraz ważna rzecz. Postaraj się. Zrób, mało pracowałeś przez cały rok, albo mało pracowałaś, to zrób ten raz. Ten raz, kiedy ty wychodzisz z inicjatywą, zrób mega porządnie. Dopieść każdy szczegół. Tak, żeby nauczyciel nie widział, że to jest zrobione takie na odwal się tak zwane, bo my nie lubimy takiego. Wiecie, jak wychodzisz z inicjatywą i jeszcze robisz coś na odwal się, no to sorry. No to sorry po prostu, nie? Ale jak przyjdziesz z własnym pomysłem, wykonanym już, nie zadając pytania, co ja mogę zrobić, i ten pomysł będzie mega dopracowany, mega wypasiona prezentacja. Widać, że pogmerałeś z jakichś tam materiałów dodatkowych, poza podręcznik w ogóle sięgnąłeś. Super, ja się czegoś od ciebie nauczyłem. Bardzo często jest tak, że my nauczyciele z waszych różnych treści też możemy się uczyć czegoś nowego. Dlaczego nie? Jeżeli to jest praca plastyczna, bo się w tym momencie spełniasz jako tam, no nie wiem, coś fajnego umiesz narysować, czy jakiś kolaż zrobisz, cokolwiek innego. I widzimy, że to jest, kurczę, tyle elementów wykorzystał, tu musiał się napracować, że my widzimy wkład waszej pracy. I dlaczego mielibyśmy tego nie ocenić pozytywnie? I wtedy zhakujecie nauczyciela, bo my jesteśmy bardzo prostymi ludźmi wbrew pozorom. Przede wszystkim większości z nas zależy na tym, żeby tobie się chciało. I to jest jakby minimum, które od ciebie oczekujemy. Okej, okay, ryzykujesz. Ryzykujesz, że nauczyciel powie, no ale moment, ale ja chciałem ci dać jakiś materiał, czego ty mi robisz plakat i tak dalej, i tak dalej. A są dwa sposoby. Po pierwsze, musisz znać swojego nauczyciela i wiedzieć, u kogo to zadziała, u kogo to może nie zadziałać. A po drugie, uwierzcie mi, większość nauczycieli naprawdę będzie zszokowanych tym, że wam się chciało coś zrobić od siebie. Bez poleceń. Jest jeszcze trochę czasu do wystawienia ocen. Chciałbym, żebyście wykorzystali tego haka, że tak powiem, i skoczcie do nauczycieli, z którym macie największy problem i zaskoczcie ich pracą od siebie, czyli tym, co zrobicie we własnym zakresie, z własnego pomysłu, z własnej inicjatywy, a nie wykonaniem polecenia danego przez nauczyciela. Życie polega na tworzeniu twoich inicjatyw, robisz swoje rzeczy. Nie zawsze będziesz miał kogoś, kto będzie stał nad tobą i będzie mówił, tu wduś guzik, a tu napisz literkę A, a tu narysuj domek. W życiu tak nie ma. W życiu liczy się to, co sobie sam wykombinujesz. To ty piszesz sobie drogę. Więc naucz się tego robić już w szkole. Zadbaj o siebie. To jest bardzo fajna szkoła do dorosłości. Więc myślę, że to się wam przyda na tak naprawdę cały rok szkolny. Teraz szczególnie na końcówkę. I dzięki za suby. Trochę ostatnio poleciało. Przebyliśmy tysiaka. I mam nadzieję, że pan Belfer jeszcze wam nie raz będzie mógł coś fajnego opowiedzieć. Mam kilka pomysłów na późniejsze odcinki, tylko czasu mało. Bo wiecie, wszyscy teraz ciężko pracujemy. Wy po tamtej stronie biurka, a my po tej stronie biurka sprawdzając takie stosy waszych prac po to, żeby wyrobić się z waszymi ocenami, żeby jak najmniej negatywnych ocen wystawić. To ja w takim razie dziękuję bardzo za dziś. Mówi do was pan Belfer, najlepszy streamer wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród streamerów. A tu gdzieś będzie guzik z subem. Wani, co ci szkodzi, jak obejrzałeś. Pójdź dalej, udostępnij i wduś guzik. Tutaj ten guzik będzie tu, ok? Wduś go. Wdusiłeś? No i zarąbiście. To do zobaczenia. Cześć. Hej!